stolarz. Stolarz zajmuje się wyrabianiem obiektów z drewna. Może pracować w dużych zakładach przemysłowych, w fabrykach lub w mniejszych warsztatach stolarskich. Może też założyć własną działalność gospodarczą. Stolarz dokładnie mierzy deskę, a także oznacza miejsce cięcia. Wszystkie pomiary zapisuje w szczegółowo prowadzonej dokumentacji. Na podstawie wcześniejszych pomiarów deska jest wyrównywana. Jedną z maszyn służących do wygładzania brzegów drewna jest wyrówniarka. Za jej pomocą można również zmienić grubość deski. Inną maszyną służącą do obróbki drewna jest piła stołowa. Służy do cięcia drewna lub materiałów drewnopodobnych. Stolarze polerują, a także konserwują gotowe panele drewniane. Robią to przy użyciu specjalistycznych substancji chemicznych. Stolarze zajmują się wykańczaniem przedmiotów, które wytwarzają. Na przykład mocują metalowe zamki, zawiasy oraz klamki do drzwi. Stolarze pracują indywidualnie. Są narażeni na ciągły hałas oraz wysoki poziom zapylenia. Na stanowiskach pracy zamontowane są wyciągi, które minimalizują zapylenie.